Cześć, nazywam się Karolina, mam 19 lat i z hipoterapią jestem związana od paru tygodni. No moje ogólne wrażenia co do tych całych zajęć hipoterapeutycznych są bardzo pozytywne i odkąd pamiętam, chciałam gdzieś tam próbować w hipoterapii, zawsze mnie to interesowało. Chciałam zobaczyć, jak to jest tak od środka, a nie tak z zewnątrz, tylko z widoku. No i w sumie miałam okazję, za którą jestem mega wdzięczna, że mogłam skorzystać. I naprawdę nie sądziłam, że to jest tak wspaniała i tak wdzięczna praca, pracować z takimi dziećmi, które mimo wielu przeciwności losu i mimo tego wszystkiego, co się dzieje, i one są w jakimś stopniu świadome tego, jak to się dzieje, co się dzieje z nimi, to są dzieci pełne życia, są to dzieci bardzo wdzięczne i na to się naprawdę cudownie patrzy, że te dzieci doceniają każdą chwilę, każdą sekundę, jaką z nami spędzają, jak się cieszą z tego, co robią, że mają przyjemność to robić, że mogą to robić. I to jest naprawdę wspaniałe uczucie, naprawdę wspaniale się to ogląda, patrzy na ich rozwój, który z jazdy na jazdę, z lekcji na lekcję jest coraz większy, który postępuje. No, cudowne uczucie i naprawdę cieszę się, że mogę być częścią tego wszystkiego. Zwłaszcza teraz, kiedy zobaczyłam, jak to wygląda od środka, to chciałabym w tym w przyszłości pracować i w tym się ukierunkować, bo patrzenie na to wszystko, jak te dzieci są wdzięczne, jak się z tego cieszą, to jest po prostu miód na serce i na to się cudownie patrzy. I to jest coś, co mogłabym robić cały dzień i mnie to nie zmęczy. I poza hipoterapią, to w większości całe moje życie jest poświęcone koniom. Jak nie pracuję również tutaj na partynicach, na półkoloniach, to jeżdżę konie. Jeżdżę je głównie dla przyjemności, ponieważ sprawia mi to dużą frajdę. I jakby nie patrzeć, jest to odskocznia i jest to dla mnie forma takiej terapii i odstresowania się, zrzucenia tego wszystkiego całego dnia z siebie. No i głównie moje życie toczy się wokół koni. Końmi interesowałam się zawsze od dziecka i od dziecka mnie ciągnęło w stronę koni. Nie miałam wcześniej możliwości nauki jazdy, ale jak się zdarzyła, to z niej skorzystałam i już tak zostało, że konie to zawsze były na pierwszym miejscu i zawsze mnie do nich ciągnęło. Nie ma czego się wahać. Wiadomo, trzeba się przełamać, bo jednak jest to zwierzę, jest to duże zwierzę, ale naprawdę konie, które są tutaj do hipoterapii, są idealnie zrobione, są to konie spokojne, które tak jakby wiedziały, do czego co robią, do czego są stworzone i nie ma czego się bać, bo naprawdę cała hipoterapia, cały ten proces, ten hipoterapeutyczny działa cuda u dzieci. Przysiądziemy gdzieś na chwilkę? Dobra. Weźmy go. Odpocznij sobie. Dobra.